Cześć, Paweł Dąbrowski, Fluor, z Treksfery i Awangardy. Na tej krótkiej prezentacji, panelu, chciałbym, żebyśmy podyskutowali o tym, jak naprawić TNG, jeśli oczywiście uznamy, że jest taka potrzeba, żeby naprawić. Chciałbym, żeby na początku, żebyście wysłuchali kilku pomysłów, powiedzmy ode mnie, takiego powiedzmy wstępnej mowy, o co właściwie, co mam na myśli. A później dacie znać, czy przesadzam, czy może pominąłem jakieś istotne elementy. Właśnie może zupełnie gdzie indziej jest ta kwestia. Oczywiście jakby nie oceniam, czy nie zamierzam tak, jakby, tak jak w przypadku TOS-a, nie będę mówić, że tutaj o efekty specjalne nie są, kurczę, jakieś takie super, super. Patrzymy na to w kontekście, jakby, jakie było to produkowane, ale także patrzymy, że oglądamy go współcześnie i patrzymy na nasz odbiór i na odbiór, powiedzmy, przyszłych pokoleń tak bardzo. I prośba właśnie o taką konstruktywną dyskusję, pomysły. Włączyłem Everyone Follows Me, nie wiem, czy to coś zmienia, ale takie są zalecenia i sobie to wklikam. Okej, no i teraz powinniście widzieć moją preskę. Bardzo ładne logo Treksfery, bardzo je lubię. Okej. W ogóle, dlaczego w ogóle wybrałem The Next Generation? Bo ktoś tam zauważył, że wcale nie chcę poprawiać Voyagera czy Enterprise, a pewnie też można by fajne dyskusje o nich przeprowadzić. Powody są bardzo proste, nie to, że mam tutaj jakieś specjalne względy, po prostu tutaj będzie najbardziej ambitne zadanie. Tak jak mieliśmy rano dzisiaj wyzwanie ambitne, jak byśmy chcieli naprawić Discovery, co właściwie nam tam dokucza, ewentualnie czy widzimy jakieś pole do poprawy. Konkluzja chyba nie jest zbyt konstruktywna, być może sesja trwała za krótko, albo powiedzmy, to jeszcze wymaga trochę przepracowania, ten materiał w końcu, to jest świeża rzecz. Tak tutaj też nie liczę jakąś wielką petycję do twórców, ale aha, no właśnie, dlaczego wybrany The Next Generation? Przede wszystkim dlatego, że to jest serial, który jest najlepiej oceniany, jeżeli chodzi, tak spojrzymy ilościowo na polski fandom, to jest to właśnie serial najwyżej oceniany. Ja robię badania, powiedzmy, gustów fanów Star Treka od 12 lat. Za rok będzie kolejna edycja. I tam z roku na rok wychodzi, że właśnie The Next Generation podoba nam się najbardziej. I co więcej, on jakby z każdym kolejnym badaniem, z każdym kolejnym pytaniem o to, jaki serial właśnie, jak oceniasz The Next Generation, te oceny jeszcze wyżej idą. Wyżej w górę oczywiście, chciałem powiedzieć, są jeszcze bardziej podkręcone. Więc chciałbym zapytać się właśnie, czy nie ma tutaj żadnego problemu. No i okej, zacznijmy od oczywistego. To jest Riker, który, no właśnie, on tam nie ma brody. I to jest problem, to jest coś. Okej, wiecie, no nie zmienimy tego za bardzo, no już tam minęło te ponad 20 lat. Ale jest to pewien problem, wydaje mi się, że zgodzicie się ze mną w tej kwestii. Są też pewne takie storyliny, albo całe nawet odcinki, które, wybaczcie tutaj ten graficzny content, które można by wyciąć bez żadnej szkody, pominąć, tak, albo jakoś tam obudować. Tu jest akurat Shades of Grey, najgorszy dla mnie odcinek, dlatego najgorszy, że on właściwie nie jest odcinkiem, jest takim półodcinkiem, który się właściwie rozpada, on tak nie ma tego poczucia w ogóle, że oglądamy odcinek, przynajmniej ja mam takie wrażenie. To jest tutaj jak pasożyty zaatakowały Rikera i terapią na to jest wyświetlanie powtórek najgorszych scen z poprzednich odcinków po to, żeby te pasożyty sobie umarły. No i to się udaje, ale tutaj widzowie też tutaj mają taką małą śmierć w trakcie tego wszystkiego. To jakby to jest totalny niewypał, natomiast to nie jest jedyna rzecz. Bardzo często się wspomina, co to jest na początku TNG, czyli Code of Honor, odcinek, który miało tak nie wyjść, ale wyszedł rasistowski, ma takie wymowy.
i sami twórcy, aktorzy, którzy grali, też przyznają, że mają z tym poważny problem, nie są zadowoleni z tego odcinka. Także pewne pole do poprawy. To jest Tasha Yar i kolejny argument, znaczy nie mam jakby tutaj nic do samej aktorki, ale chodzi o to, jak ta postać była napisana i co ona tam właściwie miała robić. Ona miała grać szefa ochrony, który był no, po prostu albo niekompetentny, albo bardzo mało miał możliwości, ponieważ tutaj Picard musiał wszystko dyplomatycznie rozwiązać, więc ta rozwiązanie siłowe, ogniowe, później przejął pałeczkę Worf, który też tam też grał tak właśnie tutaj, że kapitanie, musimy strzelić. Nie, nie. Jest taka kompilacja chyba 10 minut na YouTubie właśnie, kiedy Worf mówi, zaleca różnego rodzaju rozwiązania kapitanowi Picardowi i on za każdym razem mówi nie, 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 nope, nope, nope. Jednocześnie Worf też dostaje baty od wielu różnych osób. Tam jest między innymi obcy w ciele Diany Troi też tam go kiereszuje, no ale jest tych przeciwników jego znacznie więcej. Ale tutaj w tym momencie, w tym slajdzie się bardziej upominam właśnie o to, że okej, kobiety i mężczyzn, mamy kobietę tutaj w równorzędnej roli na mostku, ona ma odpowiedzialną funkcję, ma szefa ochrony, jest w ogóle badass, ale i to jest fajne, ale raz po raz dostaje takie sceny, takie motywy, takie wątki, które to podminowują, podkopują, zupełnie jakoś nie tworzą tej całości. Kolejna sprawa, telepaci. Tutaj jest Luoxana, która mogłaby być jakimś osobnym tematem na prelekcję właściwie, bo ona jest takim, nie wiem jak to nazwać nawet, takim rubasznym wujkiem, tylko że kobietą, która tutaj zaleca się do Picarda, ale to są takie zaloty bardzo szyte grubymi nićmi, jako taki comic relief, ale też nie wiem, czy to do końca jest takie fajne. Natomiast bardziej mi chodziło o samo telepatów, że tutaj wprowadziliśmy właśnie telepatów na służbie Federacji, bo Diana Troi ma jakieś tam zdolności empatyczne. Natomiast jakby zupełnie nie ma to przełożenia na historię, bo też scenarzyści nie chcieli mieć takiej sytuacji, że okej, mamy telepatę, więc ona już wie tutaj, ten jest zły, ten zabił, coś tam rozwiązane dalej. Tutaj jako taki przypis, side note, chciałbym dać, jak się nazywa ten serial? Babylon 5. No właśnie, i tam jak to zrobili, jak zrobiono telepatów. Zupełnie inaczej, ale tam są wiarygodni, tak, tam oglądamy to i widać, że telepaci mają jakiś sens i jakby są w tym całym świecie. Tutaj głównie telepatia służy do tego, żeby dyskutować bez ruszania ustami. I największy z moich tutaj zarzutów, chociaż to nie jest zarzut właściwie, to nie jest coś, co można by jakoś naprawiać, tak od razu coś tam przygotować. Nie widzę waszego czata, więc tak tylko słyszę, coś tam się jest pisane, więc zaraz zobaczymy. To jest to, że The Next Generation ma taką strukturę, że mam jakiś poważny problem, później Kapitan Picard się z nim zmaga i na końcu rozwiązuje go. Czyli te jakby on prawie nigdy nie jest zmuszony do tego, żeby te swoje zasady jakoś przemyśleć, złamać, naruszyć. Nie mówię to o pierwszej dyrektywie, bardziej chodzi o taki jego wewnętrzny kodeks. I tutaj mam taki trochę zarzut bardziej do scenarzystów, do struktury tych odcinków, że oni właśnie generują jakiś poważny problem, a później i tak mamy rozwiązanie na poziomie Deus Ex Machina, coś tam wygrzebujemy właśnie, Jordi tutaj odwraca polaryzację i wszystko się udaje zrobić. Jest też tutaj uwaga znowu, to też nie jest coś, co będzie jakoś dramatycznym wadą tego serialu, ale jest w nim naprawdę duża teatralność. I kiedy
dawno, dawno temu oglądałem po raz pierwszy odcinek The Best of Both Worlds. To zapamiętałem go bardzo dobrze i to był po prostu szokująca rzecz. Nawet nie chodzi o samą kwestię, że to był cliffhanger czy coś takiego, a wtedy jeszcze się oglądało raz na tydzień te odcinki, więc to dłużej trzymało, ale to było szokujące. Natomiast kiedy obejrzałem niedawno sobie tak jakby w ramach powtórzenia, to on był dość ciężki, jeżeli chodzi o klimat, ale był też bardzo taki powolny. Nie czuło się tej wojny z Borgiem, tego wielkiego, znaczy wielkiego zagrożenia. Czuło się, ale to właśnie trochę inaczej. Trochę tak, jakby się oglądało teatr telewizji, a nie taki serial science fiction, który tam, który jakoś tam sobie z tym radzi. Okej, okay. No i to są moje pomysły. Wybaczcie, że nie będę czytać całego czata tak od razu, tylko jeżeli coś tam jest, to jakby tak jak wpisałem na kanale, jeżeli jakby jest potrzeba interwencji, to dawajcie znać też, tutaj krzyczcie aż do skutku, bo ja jakby tutaj chcę interweniować i zamierzam to robić. Natomiast poproszę właśnie o to, żeby się zgłaszali, się po prostu przepadli się ręki i po prostu będziemy tutaj sobie jakąś kolejeczkę tych mówców robić. Znaczy, to nie musicie poprawiać, możecie się nie zgadzać ze mną, stwierdzać, że to na przykład totalnie wszystko w porządku. Bo wiecie, to jest też tak, że mówimy coś tam, okej, obejrzy sobie The Next Generation, ale może od trzeciego sezonu. Co sugeruje, że od trzeciego jest super, ale też sugeruje, że gdzieś tam jest jakiś problem albo coś tam nie do końca jest. Zawija, zgłaszasz, podnosisz rękę, więc zapraszam ciebie do zabrania głosu. No dobra, to cześć. Ja, a propos do tego, co dosłownie przed chwilą powiedziałeś, a propos tego, że bardzo często mówimy, wiesz co, nie oglądaj Star Treka na przykład od TOS-u albo tych starych, tylko zacznij od TNG. Ja na przykład zauważyłem, ja ostatnio wkręciłem po prostu dwie osoby do... Wkręciłem, no to też za dużo powiedziałem, wkręciłem jedną osobę, a drugą właśnie nie. I to też zauważyłem, że właśnie to, co powiedziałeś, ta powolność, teatralność, jakby dzisiejszemu odbiorcy bardzo przeszkadza, albo może przeszkadzać. Mhm. Ponieważ na przykład jak jednej ze znajomych poleciłem na przykład Deep Space Nine, tak, no to ona się od razu praktycznie po prostu wciągnęła w to wszystko. Ale na przykład mojej dziewczynie, której ej, obejrzyj sobie TNG, to no, tutaj było już trudniej, tak? Choć podejrzewam się i też się zastanawiam, czy to po prostu to, że my jakby no, wychowywaliśmy się z tym Star Trekiem, oglądaliśmy go w telewizji, to jakby nie nauczyło nas po prostu, nie wiem, kochać tą wręcz teatralność, że dla nas to już nie jest problem, co nie? Bardzo często, ale właśnie jeżeli, nie wiem, jakiś fandom ma się rozwijać albo coś takiego, to jest problematyczne, że no, te stare Star Treki są bardzo umowne, co nie? To Tomek, zanim jeszcze ci przekażę głos, to tak chciałem tylko, uwaga, dwocem, bo tak, kiedy mówimy komuś, obejrzyj TNG, to mówimy tak, obejrzyj dwugodzinny Encounter at Farpoint, który jest okej. Okay. Potem mówimy, obejrzyj The Naked Now, który jest odcinkiem pomyłką, tak, jeżeli chodzi o umiejscowienie go w tym sezonie, tak właściwie, bo on, to jest taka zabawa z postaciami, ale my jeszcze ich nie znamy, więc jakby one nie mają dla nas takiego dużego znaczenia. Potem jest, po The Naked Now mamy Code of Honor, czyli kolejny odcinek, który... trochę zęby bolą, tam jakby pomijając akcenty rasistowskie, to jest jeszcze taka sugestia, tam Tasza jest porwana przez obcych i później są takie sugestie, że w sumie to trochę komplement, co takim jest tutaj zupełnie, to tak totalnie idzie w poprzek, wbrew postaci Taszy Jar, że jestem w szoku. No i The Last Outpost, który sorry, ale nie, nope. Dobra, Tomek. No to ja tylko chcę powiedzieć, że no po prostu wychodzi na to, że po prostu główną wadą TNG jest to, że on się po prostu zestarzał, że już za chwilę, nie wiem, będziemy mieli na przykład, nie wiem, 200. rocznicę pierwszego odcinka
telewizji. I kwestia jest taka, no tutaj nie możemy powiedzieć, no czasy się zmieniły, zmieniły się po prostu produkcje telewizyjne, teraz tak się seriali nie robi i tutaj nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. No taki jest po prostu fakt. Trochę TNG coraz bardziej z każdym rokiem staje się tosem, tak? Czyli można oglądać ten serial tylko i wyłącznie znając i akceptując aspekty kulturowe, w których on był oglądany, tak? Jeżeli chcemy oglądać tos, to musimy wiedzieć, że to był serial klasy B lat 60. i wiedzieć, jak w sposób był kręcony. No i oglądając TNG też musimy jak gdyby znać ten kontekst tych lat 80. i to, jak był robiony, bo bez tego może jeszcze da się to oglądać, ale minie kilka lat i już to będzie absolutnie nieoglądalne dla nikogo. Mhm. No i co więcej, no miją kolejne lata i już w pewnym momencie Deep Space Nine i Voyager i tym bardziej staną się nieakceptowalne dla współczesnego widza. Znaczy wiesz, jakby tutaj, jeżeli patrzymy na to, jak się właśnie, jaka jest popularność TOS-a tak naprawdę i jak on tak naprawdę chwyta, więc jakby to jest to tak starzenie seriali, tak to nazwijmy, nie jest wcale takim złym procesem. Madam, chciałaś zabrać głos, zapraszam. Tak. Zaraz. Słychać mnie? Tak, tak. Dobra. To jest pytanie, od którego serialu należy ludziom pokazywać Treka? I prawda, pomysły, żeby pokazywać w ogóle jakimś świeżakom od TOS-a albo nawet od początku TNG, no nie jest zbyt dobry. To można było tutaj w ogóle prelekcję osobną zrobić o takiej dyskusji. Natomiast to nie jest tak, że TNG przestanie się podobać wszystkim. Ono się będzie dalej podobało tym ludziom, którym się już podoba. I wydaje mi się, że zarówno TOS, jak i TNG można przyswoić sobie dopiero, kiedy się zna już trochę, kiedy już się trochę zna Star Treka. Tak mówię po sobie, bo ja w przeciwieństwie do większości pewnie nie oglądałam w dzieciństwie TNG. Zaczęłam od Voyagera i potem oglądałam w ogóle te nowożytne treki, te Entek, Deep Space Nine, a potem dopiero Next Generation i TOS-a. I jakoś tak jeszcze równolegle oglądałam właśnie TOS-a i TNG. Ale ja już byłam na tyle wciągnięta, że już wiedziałam, że czasami trzeba zacisnąć zęby i czasami trzeba przymknąć oko. No i wtedy można to łyknąć, ale na pewno komuś, kto w ogóle nie jest wciągnięty w Star Treka, absolutnie bym tego nie pokazała, bo po prostu by się zniechęcił i by sobie wyrobił w ogóle jakieś złe wyobrażenie o Star Treku. Obejrzyj, ale uważaj, bo coś tam... Tak, obejrzyj, ale najpierw obejrzyj coś innego, żeby się wciągnąć, a potem możesz sobie oglądać. O, tak bym powiedziała. Mhm. Ja znam też sporo ludzi, którzy się w Enterprise właśnie, znaczy dzięki Enterprise się wciągnęli, na przykład teraz oglądają sobie Deep Space, Voyagery. Tutaj Rajna, widzę, że masz podniesioną rękę, także zapraszam Cię. Ja chciałam powiedzieć, że ja też obejrzałam najpierw właśnie TNG, ale nie w dzieciństwie, tylko jak Netflix je po raz pierwszy pokazał. I wciągnęłam się na tyle, nie byłam jakoś może bardzo, bardzo zachwycona, nie byłam jeszcze fanką, ale wciągnęłam się na tyle, żeby potem jak udostępnił kolejne treki, obejrzeć TOS-a i dopiero w TOS-ie się faktycznie zakochałam. I jak moim znajomym pokazuję Star Treka, a robię to dosyć regularnie, to pokazuję im TOS-a, bo to jest po prostu to, co ja kocham i to, co uważam za najbardziej wartościowe, więc nie widzę po prostu większego sensu proponowania im czegoś innego. I muszę powiedzieć, że mam w tym dosyć duże sukcesy, to znaczy zwykle jak już komuś pokażę parę odcinków, to podoba się, natomiast czy oglądają potem wszystko, to jest inna sprawa. Chciałam się odnieść jeszcze do tej teatralności. Wydaje mi się, że najbardziej teatralną serią był jednak TOS, taką najbardziej umowną, też jeśli chodzi o grę aktorską. Ona była najbardziej taka ekspresjonistyczna i najbardziej umowna. Tam absolutnie aktorzy nie byli ograniczeni takim płaskim realizmem, jaki się promuje w grze aktorskiej współcześnie, co właśnie niestety skutkuje tym, że bardzo często aktor ma jedną minę przez cały serial i wszystkie te skomplikowane emocje po prostu jednym takim płaczliwym tonem są wyrażane, który być może ludzie w rzeczywistości rzeczywiście tak ubogo mimicznie oddają emocje, no ale w teatrze właśnie po to aktor ćwiczy te wszystkie
sposoby bardziej dramatycznego wyrażania, żeby one były bardziej czytelne. I ja mam tak, że rzeczywiście jak oglądam TOS, to mi jest ciężko tak zupełnie obojętnie patrzeć na te odcinki. Jak te postacie krzyczą, wyrywają sobie włosy z głowy, to ja się aż zrywam z kanapy i to nawet za którymś razem, kiedy oglądam i dokładnie już wiem, co się zdarzy. Natomiast TNG mi się wydaje, że jest bardzo solidnym serialem, gdzie też widać, że scenarzyści faktycznie próbowali, żeby te odcinki były o czymś, próbowali poruszać jakieś problemy i w niektórych przypadkach odnosili, wydaje mi się, spektakularne sukcesy, to znaczy są takie odcinki TNG, które są absolutną klasyką Star Treka i wydaje mi się, że to jest bezdyskusyjne. Natomiast uważam też, że TNG nie ma tej magii, energii i tej takiej wyobraźni szalonej i w sferze wizualnej, i w sferze treściowej, którą miał TOS. No ale ja wiem, że ja nie jestem do końca obiektywna może. No tak, to może ten, zabierze też obiektywny głos. Nie no, wiesz, każdy ma swoją opinię, tak, więc chyba tutaj o to właśnie chodzi w tej dyskusji. No dobra, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos odnośnie właśnie moich punktów albo jakiejś innej kwestii? Krystian, zapraszam. To ja bym się na takie pytanie już nie napisałem na czacie, ale powtórzę, bo chciałem usłyszeć swoją opinię. Czy filmy z załogą TNG naprawiły TNG? Cokolwiek do naprawienia w TNG? W mojej opinii? Znaczy to jest tak, że mi nie przeszkadza teatralność taka sama z siebie TNG. Wciąż trzeba przeskakiwać, znaczy trzeba przeskakiwać, nic nie trzeba robić, tak? Przecież w pierwszym sezonie mamy także wspaniałe odcinki. Bardzo lubię The Justice na przykład. Odcinek, w którym prawie że zginął Wesley Crusher, tak? To jest tam ten odcinek, kiedy właśnie Picard ma taki konflikt wartości, czy ratować tego Wesleya, czy... I wszyscy biegają ratować. No. Tak, to jest inna kwestia. Natomiast jakby sam taki dylemat tutaj, niestety jakby ja stwierdzam, że wciąż scenarzyści go uratowali tam i jakby... że trochę tam pomogli mu z tym rozwiązaniem tego problemu, bo on tak mówi niby, że no musimy szanować lokalne zwyczaje, ale tak naprawdę lokalne zwyczaje mówią tylko o jednym, zabić Wesleya, tak? I nie ma tam żadnego pola do dyskusji, nie ma żadnej odcieni szarości, bo lokalne zwyczaje tak właśnie mówią. I także ta istota albo stacja na orbicie planety też mówiła w sumie to samo. Tam w końcu zmieniła zdanie na końcu, także tutaj się wszystko nagle rozwiązało, ale do ostatnich sekund nie było wiadomo, czy faktycznie się to wydarzy, tak? To się po prostu zadziało, no przekonali tą istotę, cywilizację jakąś tam z przyszłości, jakąś bardziej zaawansowaną i ocalili tego Wesleya. Dobra, zawijas. W sumie to mówiłem przez chwilę do wyłączonego mikrofonu. W sumie tutaj, Krystian, ty wspomniałeś, zapytałeś głównie o te, o filmy, tak? O filmy. Tak, filmy z załogą z TNG. No, tak. W sensie. I zapytałeś, czy one jakby one odratowały, jakby odczarowały, co nie? To no tak, taki po prostu chciałem zapomnieć temat, bo ja na przykład tak naprawdę nie wiem, nie wiem, co bym powiedział, ale chciałem zapomnieć do dyskusji, czy nie coś. Ej, no bo ja powiem wam tak, że ja na przykład, ja po tym jak pierwszy raz obejrzałem TNG w telewizji, to poszedłem do Empiku i kupiłem sobie, bo akurat była jakaś edycja filmów, a... No i ja sądzę, że jak byłem, właśnie mówiliśmy trochę o tym teatralnym graniu, to właśnie dopiero tak całkowicie zakochać się w tej załodze, w tym wszystkim, ja chyba się zakochałem właśnie poprzez te filmy, tak? Bo jednak, no nie wiem, ja nie wiem, jakie tutaj ludzie mają opinie na temat tych filmów, ale no ja już też, ja na przykład ja bardzo je lubię. Tak. Może się ludzie poczują tego zachęcani do podzielenia swoją opinią o filmach. Mi się bardzo podobają. Jakby
wydaje mi się, że filmy startupowe, przynajmniej tak, powiedzmy te klasyczne, mają coś takiego, że to jest takie, za każdym razem mam takie poczucie, że to jest takie reunion, taki kolejny zlot tej załogi, tak jakby oni się długo nie widzieli. I jakby ja sam z tego faktu się cieszę, że właśnie znowu widzę ich razem. Co do fabuły, to tam jest różnie, natomiast ona ogólnie, jak dla mnie ona jest solidna, więc tak. Marzyna, chciałaś zabrać głos, jeśli dobrze widziałem? Tak, cześć wszystkim. No ja odnośnie filmów chciałam powiedzieć o First Contact. Słabo cię słychać, wiesz, musiałam ciut głośniej. Czy teraz lepiej? O, znacznie lepiej. Teraz lepiej. Ja chciałam powiedzieć o First Contact, bo to jest chyba mój ulubiony film, jeżeli chodzi o właśnie TNG. Ale ten film ma to do siebie, że on moim zdaniem jest filmem, który można pokazać każdemu niemalże, kto lubi science fiction i w każdym momencie i nie trzeba praktycznie tłumaczyć uniwersum. Wszystko po prostu wiadomo, jest niemalże można na niego patrzeć jak na odrębną całość. I to mi się bardzo podoba, bo w momencie, kiedy chce się kogoś zachęcić do oglądania Treka TNG, to wydaje mi się, że First Contact jest doskonały, tylko też zastanawiam się, czy potem jakby to już nie jest tylko droga w dół po tym filmie. No, ciekawe, co sądzicie? Tomek, chciałbyś coś powiedzieć? No, First Contact ma to do siebie, że to jest film, który wymaga bardzo dużego zawieszenia niewiary na początku, ponieważ to jest film, który ma bardzo dużo tej takiego technobełkotu, tej takiej pseudonaukowej wersji, od razu po prostu prosto w twarz kogoś wali. Więc jeżeli, wiemy, że we wszystkich Star Trekach to jest, ale jednak w innych filmach to jest tak nieco bardziej subtelne, bardziej pokazane, więc jeżeli ktoś, jemu to nie przeszkadza, to w to wsiąknie. Natomiast jeżeli ktoś ma nieco, jest nieco ostrożny, to się odbije od tego punktu, a od innych filmów wydaje mi się, że nie. Wręcz chyba, że nawet aż do czasów Abramsa nie było takich filmów, które by były z tą sceną pseudonaukową aż tak bardzo na minus. Bo znam też osoby, które właśnie dużo słyszały dobrego o First Contact, a kiedy dochodziły do momentu, o, to teraz otworzymy czarną dziurę i cofniemy się w czasie, wyłączyły i już nigdy więcej nie obejrzały. Więc to też jest to zagrożenie. No troszkę tak może być. Ja bardzo lubię Insurrection. Jakby nie to, że jest jakoś super wybitny, ale taki właśnie taki kinowy odcinek, tak można powiedzieć, serialu, który właśnie jakby nie ma dalszych konsekwencji, naprawdę ani wcześniej z niczego konkretnego nie wynika. Tomek? Znowu Insurrection to jest jednym z moich ulubionych filmów w ogóle, ponieważ Insurrection jest takie pozytywne. Tam właśnie kapitan Picard i jego załoga nie walczą z jakimś złym Romulaninem, złym Klingonem, tylko oni walczą o swoje ideały, oni walczą o coś. I to mi się właśnie podoba w Star Treku, kiedy mamy pozytywny przekaz, nie negatywny. I z kim walczą? Ze złą federacją. Nie, oni walczą o... Właśnie oni walczą o swoje ideały, żeby się tutaj nie zwalczyć, tak. A ten przeciwnik jest taki drugorzędny. Oni walczą o coś, a nie z kimś. To jest fajne. Tak, to prawda. No dobrze, A Generations. O tym jeszcze wspomnieliśmy. To jest taki film, w którym mamy właśnie dwie załogi. Jest taki pomost między nimi, współpraca kapitana Picarda i Kirka. Jak go pamiętacie? Rando, masz podniesioną rękę. Nie wiem, czy w tym temacie, ale zachęcam. Tak, w sumie akurat nie o Generations, chociaż tak, jak najbardziej super film, ale chciałem wrócić w sumie do oryginalnego tematu, to znaczy tego, co można by naprawić jako tako w TNG. Mnie osobiście bardzo odrzucały odcinki. TNG miało dużo odcinków, które skupiały się na wątkach pojedynczych postaci. I w momencie, w którym trafiałem na odcinek dotyczący wątku postaci, za który akurat nie przepadam, to trafiałem praktycznie na taką ścianę. To znaczy, naprawdę, nawet jeśli odcinek był całkiem niezeskonstruowany, to jeśli dotyczył na przykład Wesleya czy Troi, które nie są definitywnie moimi ulubionymi postaciami, to było mi bardzo ciężko przez nie przebrnąć. I mam wrażenie, że to właśnie to takie skupienie na konkretnej postaci w konkretnym odcinku może też właśnie przeszkadzać niektórym. Okej, zawijasz, a potem Madame.
Okej, już znowu to zrobiłem, znowu gadałem do wyłączonego mikrofonu. W sumie ja się zgodzę z randomem, bo tak w sumie tutaj zgłosiłem się, jak już random mówił i miałem tam powiedzieć coś jeszcze o Insurrection, ale jakby całkowicie się zgodzę z randomem i pamiętam, że jak już po tym pierwszym razie, kiedy nie pamiętam ile miałem lat, obejrzałem te TNG, jakby jak już wracałem, to już naprawdę dużo na przykład... dużo pomijałem, co nie? Dużo właśnie odcinków związanych, na przykład okej, dobra, zaczyna się, wiem, że będzie o Troi, dobra, nie, albo będzie Loxana, to jakby nope, ja odpadam już dziękuję. Ale wracając do tego Insurrection, ja sądzę, że ja mam bardzo duży problem pomiędzy wyborem, czy właśnie First Contact, czy Insurrection jest moje ulubione, bo ja chyba, nie pamiętam, no wiadomo, że Generation się po kolei ja oglądałem, to Generation było pierwsze, ale jakby tym filmem, który naprawdę wywarł na mnie, pierwszym takim filmem, tym Star Trekowym, to był właśnie Insurrection, bo to właśnie ten wątek z chodzeniem z tą mega zaawansowaną rasą, która tak naprawdę odrzuca tą technologię, ale ją całkowicie rozumie, jakby strasznie mi się to spodobało, tak? I się zgodzę, że to był filmowy odcinek Star Treka, co nie? Taki, no nie wiem, w sensie ja naprawdę to bardzo, bardzo... Troszkę myślę. Ta rasa Baku chyba, to się chyba się nazywali. Chyba tak. Oni trochę mi nawiązywali do Organian, jakich poznajemy w Errand of Mercy. Tam też była rasa bardzo awansowana, która właściwie... Tak, tam byli ci Klingoni i tam była... No, się zgodzę. Okej, okay, madam. Ja chciałam powiedzieć o postaciach, bo ogólnie wiadomo, że... Znaczy, ja chciałam się odnieść do tego, co mówiła Reina, że są odcinki o postaciach, których niekoniecznie lubimy. I ogólnie wydaje mi się, że w każdym Star Treku, poza Disco, o czym za chwilę, jest tak, że są jakieś postacie, które lubimy i takie postacie, których nie lubimy. I to tak samo można powiedzieć, no, że Voyager, Deep Space Nine, nawet Entek, a z drugiej strony, jak w Disco właśnie ten drugi plan jest kompletnie niewidoczny i niewykorzystany, to też narzekamy na to, że po prostu serial jest tylko o Michael. Więc no, albo tak, no, trzeba się zdecydować. Jeszcze Saiful, który się przysłuchuje naszej dyskusji, napisał po angielsku, że I love TNG because it's focused to convey a positive idea of the future and not on presented solving the conflict in an absolute way. So non-violent resolution of conflicts. To słuszna uwaga, to właśnie kapitan Picard jakby tutaj jest chyba taki role model, jeżeli chodzi o takiego dyplomatę, tak jest powiedziałbym stylizowany, ale nie jest stylizowany, po prostu tak cały czas tak się zachowuje. Okej, czy ktoś ma jeszcze podniesioną rękę, bo chyba... O, Tomek, proszę. No to może jeszcze odnośnie tego kapitana Picarda, tak? To też jest ten znak swoich czasów, tak? To jest właśnie ta końcówka zimnej wojny i w którym moment, w którym my jako Amerykanie wygrywamy, ponieważ jesteśmy bardziej zaawansowani, lepsi niż właśnie nasi towarzysze i możemy w pokojowy sposób sobie radzić. Aczkolwiek to jest, z jednej strony to jest znak czasów, ale to jest też jedna z najbardziej wartościowych rzeczy tego serialu, ten właśnie taki pozytywny przekaz, że tą dyplomacją, tym spokojem i opanowaniem można wygrać i to jest coś, za co najbardziej można cenić to wszystko, dla którego nawet jeżeli ten serial zestarzeje się jeszcze mocniej i jeszcze gorzej będzie się pewne rzeczy oglądać, to kapitan Picard jako postać i jako jego sposób myślenia myślę, że przetrwa. Nawet chyba dużo bardziej niż wiele innych postaci. Nawet chciałbym, żeby kapitan Picard i jego podejście do rzeczy było tą jedyną rzeczą, którą zapamiętamy ze Star Treka. Myślę, że to już jest jakaś ikona, zresztą chyba popularność serialu Picard, która była też budowana jakby na tej marce, i wszyscy się z tego cieszyli, też z tego wynikało, bo przecież jak Patrick Stewart ogłaszał na konwencie, że wraca, to był prawdziwy szał, zresztą ja też byłem częścią tego szału. Reina. Ja się chciałam zgodzić z tym, że właśnie uważam też, że Picard to jest świetna postać, świetnie napisana i świetnie zagrana.
Natomiast on tak zdominowuje tą, tą drużynę, że znaczy poza nim faktycznie jeszcze Data na pewno zostaje w pamięci i jest jakąś postacią taką z pomysłem i chętnie poprowadzoną. Natomiast dwie panie doktor i pozostałe postacie, no one są dla mnie tak mało wyraziste, mało charakterystyczne, że właśnie dlatego, nie dlatego, że ich nie lubię, bo one są wszystkie sympatyczne, ale właśnie dlatego, że one tak bardzo niewiele wnoszą, one nie są w stanie uciągnąć czy tam udźwignąć tych odcinków, które się właśnie na nich skupiają. Więc to, to co jest o Picardzie, jest bardzo dobre i zostaje w pamięci właśnie te odcinki, gdzie on tam, czy jakieś wielkie poświęcenia, czy jakieś konflikty rozwiązuje, a te pozostałe to ma się trochę czasami wrażenie, że one są na przeczekanie. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć a propos tego właśnie, jak on rozwiązuje konflikty, że on jest takim dyplomatą i że często udaje mu się zachować wierność własnemu sumieniu, a jednocześnie jakoś, znaczy nie złamać pierwszej dyrektywy, a jednocześnie jednak dopomóc jakimś ludziom nieszczęsnym, kosmitom potrzebującym pomocy. Wydaje mi się, że bardzo często jest tak w TNG, że scenariusz go po prostu ratuje. To znaczy w sytuacjach, kiedy Kirk, powiedzmy, musiał tą pierwszą dyrektywę złamać, obojętnie, no to nie było nawet tak nazwane, bo on zwykle tam wyszukiwał sobie jakichś wymówek, no ale gdzie po prostu było to jasno pokazane, że on tutaj podjął jakąś interwencję i wziął za to odpowiedzialność, że owszem, wtrącił się, to Picard po prostu robi to tak bardziej w białych rękawiczkach, bo scenariusz mu na to pala. Na przykład ten odcinek Justice taki trochę był, o czym była mowa. Myślę jeszcze o jednym odcinku, ale przepraszam bardzo, niestety nie pamiętam jego tytułu. Był taki odcinek, że były dwie planety, gdzie jedna dostarczała narkotyków drugiej i ta druga była od niej uzależniona. No i Crusher robiła Picardowi awantury, że jak może tak być, żeby jak on może mieć sumienie, żeby po prostu dopuścić, żeby to tak dalej było. No i on daje radę, mimo że nie łamie tej pierwszej dyrektywy, daje radę tak zrobić, żeby jednak rozdzielić te planety, bo po prostu scenariusz mu daje taką możliwość, no bo okazuje się, że on tam może nie pożyczyć jakiegoś elementu do naprawienia statku i rozwiązać tą sprawę po prostu jakby nie wtrącając się tak formalnie. No ale to moim zdaniem mimo wszystko jakoś ujmuje ostrzy tym konfliktom i właśnie sprawia, że to TNG się przez to takie staje bardzo poprawne i traci też na dramatyzmie w dużej mierze. To myślę, że tutaj taki cytat z kapitana Sisko, który wspomniał, to był chyba on, poprawcie mnie, jeżeli nie, że łatwo być świętym w raju, tak? To było odnośnie właśnie chyba sytuacji na Ziemi i tego, co się dzieje znacznie dalej na pograniczu Federacji. Łatwo być świętym, jak scenarzyści pomaga. Okej, zawijas. Tym razem nie gadałem do wyciszonego mikrofonu. Nie, ja a propos Picarda jeszcze, ja sądzę, że on, ja sądzę, że on wie, on działa tak dobrze, ponieważ ogólnie w popkulturze, jeżeli mamy różne po prostu postacie tego głównodowodzącego, nie wiem, statku kosmicznego, nie wiem, czy to jest statek kosmiczny, czy to jest po prostu TARDIS, czy cokolwiek, no to jest ekscentryczny zazwyczaj człowiek, który swoją jakąś taką przebojowością, czymś takim po prostu, swoim łamaniem zasad, albo trzymaniem się jakichś zasad, które nie zawsze są przydatne, jakby on wygrywa te walki. Ja sądzę, że w wypadku Picarda jest właśnie, to jest po prostu takie ujmujące w Picardzie i w całym TNG, że właśnie ten wszechobecny humanizm tych postaci, że nie wiem, przepraszam, trochę się zakałopućkałem. Spoko. Jeszcze tak a propos humanizmu i rozwoju postaci, chciałbym wrzucić jeszcze jeden temat, zanim dam głos Pawgusiowi, o Worfa, którego widzimy w dwóch serialach, w TNG i w Deep Space Nine, i mam wrażenie, że ta postać, konstrukcja tej postaci o wiele lepiej się rozwija właśnie w takim otoczeniu Deep Space Nine'owym, chociaż TNG też ma mocne wątki, tam kwestia właśnie tego całego rodu, wojny z Dwasem. A mi się wydaje, że mimo wszystko Worf jest znacznie lepiej rozwinięty jako postać, jako
No dobra, Boguś. Dobra, wracając jeszcze na moment do Picarda. Zwykle stanowisko dowódcy statku oznacza, że dowódca od czasu do czasu musi podjąć decyzję, która jest dobra dla statku, dobra dla przyszłości czy tego, co się ogólnie dzieje, natomiast szkodliwa dla jakiejś postaci, czyli musi skrzywdzić jakiegoś swojego podwładnego dla ogólnego dobra no, tego, co się dzieje. Czy pamiętacie takie sytuacje z udziałem Picarda, że on robi krzywdę jakiemuś podwładnemu po to, żeby rozwiązać problem? A jeśli nie potraficie wskazać czegoś takiego, czy nie uważacie, że coś takiego znacznie bardziej rozbudowałoby ten serial, znaczy spowodowało, że byłby on ciekawszy? Random? A propos Worfa, to akurat wydaje mi się, że to jest świetnie zrobiona postać na przestrzeni tych obu seriali, znaczy gdybyśmy go poznali w Next Generation, znaczy w Deep Space Nine już takim, jakim był na początku tej serii, to mam wrażenie, że nie wydawał mi się, by nam się aż tak mocny. To znaczy w momencie, w którym poznajemy Worfa w Next Generation, on jest przerażająco młody. On ma chyba ile tam, 24 lata, jeśli nawet nie mniej, co jakby, no, to bardzo mnie to zaskoczyło, bo doczytałem się tego dopiero na wiki, bo oczywiście samej twarzy dawałem mu ze 40 na oko. Ale w każdym razie poznajemy go, kiedy jest bardzo młody, zagubiony, on potem przechodzi całkiem fajną ewolucję, przez co w momencie, w którym widzimy go w Deep Space Nine, jakbyśmy mieli do czynienia z praktycznie zupełnie inną postacią, ale jednak bardzo dobrze zachowali tę konsystencję jego rozwoju między serialami, przez co fakt w Deep Space Nine jest dużo mocniejszą postacią, co nie zmienia faktu, że nie byłby nią, gdyby nie to, co zobaczyliśmy z niego w Next Generation. No, to tyle. Okej, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Patrzę po... Czy po ludziach? Znaczy, jakby z tego, co widzę, jakby, że można tak tutaj tak delikatnie podsumować, to chyba jest taki konsensus, że jest że trochę kwestia tego czasów produkcji, że jest taki znak czasów, że TNG tam powoli wchodzi w tą właśnie epokę tasową, albo być może już w niej siedzi, tylko jeszcze tego nie do końca akceptujemy, ale to najwyraźniej nie jest takie złe, skoro się wciąż podoba fanom i jest bardzo wysoko oceniane. Jeżeli nie ma więcej pytań ani żadnych oświadczeń, to chciałbym podziękować za fajną dyskusję i zaprosić Was na jutro. Rzucimy już na Facebooka informację. Mamy jutro trzy punkty programu. Prezentację o shippingu i fanfikach. O 12.30 Dorota będzie mówić o TOSie i etyce. I o 14.00 Karol o Star Trek Adventures i o tym, jak przemieniać odcinki Star Treka w fajne fabuły, w których może będzie miejsce dla postaci graczy. Wielkie dzięki za dyskusję i do zobaczenia na kanałach tekstowych, no i jutro na kolejnych punktach. Dzięki. Dzięki za dyskusję i za cały dzień dzisiaj.